Słońce! Życiodajna energia, bez której ekosystemy na naszej planecie załamałyby się i od której można też dostać poparzeń, zmarszczek albo nowotworu skóry. Dzisiaj rozmawiamy o ultrafiolecie, a jednym ze sposobów na ochronę przed nim są kremy z filtrem, których moc oznacza się wartością SPF. Teoretycznie liczba, która stoi przy tym 3-literowym skrócie, mówi nam o tym, jak bardzo możemy wydłużyć czas ekspozycji na słońce. SPF 20 oznacza, że do skóry posmarowanej takim filtrem dotrze 1/20 promieniowania UV. Innymi słowy, 95% promieniowania zostanie zatrzymane. Siła SPF nie wzrasta liniowo. SPF 30 nie jest dwukrotnie silniejszy niż SPF 15. Ten pierwszy zatrzyma około 97% promieniowania, a drugi 93%. Jeśli na przykład Twoja skóra robi się czerwona po 20 minutach ekspozycji na słońce i zastosujesz filtr z SPF 10, to w teorii możesz wydłużyć ten czas 10-krotnie, czyli do 200 minut, czyli dopiero po 200 minutach Twoja skóra powinna się zaczerwienić. I tak działałoby to w idealnych warunkach, z tym, że świat nie jest idealny. Między innymi dlatego, że w testach laboratoryjnych standardowo używa się filtrów w ilości 2 mg na każdy centymetr kwadratowy skóry. Szacuje się natomiast, że taki przeciętny użytkownik rozsmarowuje na swojej skórze od 1/3 do 1/2 tej ilości i przez to już na wejściu poziom ochrony jest niższy niż ten deklarowany na etykiecie. Sprawdziłam to i obliczyłam, że powierzchnia mojego przedramienia to około 440 cm², a więc powinnam rozsmarować na niej 880 mg filtra. I faktycznie było to sporo. Normalnie taką ilość rozsmarowałabym spokojnie na całej kończynie. Dodatkowo pocimy się, drapiemy, pocieramy naszą skórę, nakładamy makijaż, mechanicznie ściągając część tych kosmetyków z filtrem i dlatego zaleca się, by nakładać je ponownie co 2 godziny. Jeśli jesteś z tych, którzy na słońcu mogą smażyć się bardzo długo, bez poparzeń ani bąbli, to pamiętaj, że to wcale nie oznacza, że skóra znosi kontakt ze słońcem doskonale. W promieniowaniu UV, które dociera do powierzchni Ziemi, można wyróżnić 2 typy. UVB o krótszej fali, które odpowiada za powstawanie oparzeń, i UVA o fali dłuższej, które przenika w głębokie warstwy skóry i może zaburzać strukturę czy funkcję elementów ją tworzących bez generowania poparzeń i zaczerwienień. Takie zniszczenia objawiają się w dłuższej perspektywie, na przykład w postaci zwiotczeń i zmarszczek. Długa czy powtarzająca się ekspozycja na wysokie poziomy promieniowania UV zwiększa ryzyko rozwoju różnego typu nowotworów skóry, a także niektórych chorób wzroku, np. zaćmy. Natomiast regularne stosowanie filtrów z szerokiego spektrum może obniżać ryzyko wystąpienia nowotworów skóry nawet o 50%, a jej przedwczesnego starzenia o około 25%. Promieniowanie UV pobudza komórki do produkcji witaminy D i w związku z tym powszechną obawą jest to, że jeśli stosujemy filtry, to możemy doprowadzić do jej niedoboru. Z tym, że badania nie potwierdzają takiej zależności. Wskazują na to, że osoby regularnie stosujące kremy z filtrem mogą utrzymać właściwy poziom syntezy witaminy D. Składniki kosmetyku chroniące przed UV można podzielić na te, które promieniowanie odbijają, są to na przykład tlenek cynku czy tytanu, oraz takie, które jego energię absorbują. I tutaj mamy do wyboru szersze spektrum cząsteczek. Spośród tych drugich głośno było ostatnio o oksybenzonie. Mówi się na przykład o tym, że ma on potencjał, by zaburzać gospodarkę hormonalną, z tym, że nie ma takich definitywnych dowodów, które potwierdzałyby taką tezę. SCCS, komitet naukowy, który pełni funkcję doradczą względem Komisji Europejskiej, skonkludował w swojej opinii, że na podstawie danych, którymi aktualnie dysponujemy, nie można potwierdzić, że oksybenzon ma właściwości mutagenne czy genotoksyczne, ale wskazał też jednocześnie na konieczność prowadzenia dalszych badań. W Unii Europejskiej oksybenzon jest dopuszczony do stosowania w kosmetykach w stężeniu nie większym niż 6%. Innym wątkiem jest to, że w ostatnich latach pojawiają się doniesienia na temat tego, że oksybenzon nawet w bardzo niskich stężeniach może być toksyczny dla koralowców. Wyniki tych badań są ciągle dyskutowane i nie można ich jeszcze traktować jako definitywnych, natomiast doprowadziły do tego, że na przykład na Hawajach postulowano zmianę prawa i zakazanie sprzedaży kosmetyków m.in. z oksybenzonem, tak by ludzie, którzy kąpią się w oceanie, nie zanieczyszczali nim wody. Dobrze jest pamiętać o tym, że oksybenzon, nawet jeśli faktycznie ma coś wspólnego z degradacją raf, to na pewno nie jest jej jedyną przyczyną. Temperatura oceanów stale się podnosi, dokładnie tak samo jak ich zakwaszenie. Wciąż, jeśli masz ochotę dmuchać na zimne, chronić rafy, siebie samego, albo może po prostu masz uczulenie na oksybenzon, bo tak też może być, to znalezienie kosmetyku, który nie będzie go mieć w składzie, nie powinno być specjalnie trudne. Okej, na dzisiaj ode mnie to wszystko. Jeśli chcecie zabezpieczać się przed ultrafioletem, to noście kapelusze, okulary przeciwsłoneczne, smarujcie się filtrem i zostańcie w cieniu.
dosłownie, a nie metaforycznie. Natomiast jeśli macie ochotę coraz lepiej orientować się w świecie nauki, to subskrybujcie ten kanał. I widzimy się za tydzień, jak zawsze. Buzi!